Trzy punkty jadą do Gdańska. Gratulacje za dzisiejszy mecz i za to zwycięstwo. Co można powiedzieć Będzinowi, zawodnikom, działaczom, sztabowi szkoleniowemu i kibicom po takiej serii? Ja myślę, że ta seria do końca nie jest, może żeby nie zabrzmiało, nie jest taka zła, jak wygląda. Graliście 6 spotkań na wyjeździe z zespołami topowymi, dlatego ja bym nie upatrywał tutaj i nie robił tragedii, bo myślę, że przyjdą mecze, w których będzie na pewno zacznie punktować, tym bardziej, że u siebie gra bardzo dobrze. Ja jestem dzisiaj przeszczęśliwy, bo wygraliśmy naprawdę ciężkie spotkanie i tak naprawdę muszę powiedzieć, że mieliśmy też dużo szczęścia, bo będzie grał dobrą siatkówkę, na którą byliśmy przygotowani. Nasz pierwszy set i praktycznie przewaga Będzina nie do odrobienia, jednak udało nam się to zrobić i myślę, że tutaj to troszeczkę otworzyło mecz, bo jeżeli pierwszy set wygraliby gładko, to grałoby nam się bardzo ciężko. To był najlepszy mecz w tym sezonie Łukasza Kozuba? Na pewno tak, no bo grał chyba w największym wymiarze. To nie jest tak, że Marcin Janusz grał źle, bo grał też bardzo dobrze i w pierwszym secie szczególnie posyłał piłki na pojedynczy blok. Natomiast atakujący nie kończyli, była zbyt wysoka przewaga, trzeba było coś zmienić i postawiłem na Łukasza, ale tylko dlatego, że widzę go codziennie na treningach i wiem, że na tą szansę po prostu zasługuje. Zatem jaki był klucz do zwycięstwa? Drużyna. Drużyna, walka i wiara w zwycięstwo.